I teraz rozpoczniemy badanie naszego następnego akapitu. Akapit czwarty jest taki bardzo malutki, ale on w zasadzie odnosi się już do przyszłej części, w którą będziemy wkraczali. No i pyta nas, jakimi wątpliwościami zajmują się w naszych kolejnych, zajmiemy się w naszych kolejnych rozważaniach tego tematu. Pierwszy Tesaloniczan, czwarty rozdział, 16 wiersz i drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 7 wiersz. No, można by w tym pierwszym Tesaloniczan to odczytać 16 i 17 wiersz. Robił się, jakbyś pytania wyświetlił. Może pomnisz się. Mówi 16-17, tak? Tak. Kto czyta, bardzo proszę. Poproszę, ja mówię z Gdańskiej. Mhm. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze. A tak zawsze z Panem będziemy. Tak powiedziałem, że pochwyceni. Tak. Uwspółcześniona Biblia Gdańska na przykład to w ten sposób przedstawia, gdyż sam Pan z okrzykiem i z głosem Archanioła i dźwiękami trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi razem z nimi, będziemy porwani obłok w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Kto jeszcze ma jakieś inne przekłady? Proszę. Proszę. Znaczy ja tutaj chciałem od razu powiedzieć, że jest cała masa przekładów polskich, które tutaj zaciemniają tą sprawę. Oczywiście. Nawet z tym głosem archanielskim. Ponieważ tutaj czytaliśmy, że Pan z krzykiem albo z głosem archanielskim. Tak? Z głosem Archanioła. No ale bardzo wiele przykładów mówi, że na głos Archanioła. Czyli nadany sygnał na głos Archanioła, tak? Na dźwięk trąby Bożej. Wielkopolska poznańska, że nadany znak na głos Archanioła i dźwięk trąby Bożej sam Pan stąpi z nieba. Czyli tak jakby czekać na sygnał, tak? Aż się Archanioł odezwie i wtedy Pan stoi. I to jest, że tak powiem, zupełnie co innego, jednak zaciemnienie. Bo jest różnica, czy to Pan wydaje dźwięk, tak? Czy też Pan wychodzi na ten dźwięk. Czy najpierw rozlega się dźwięk, a później jest to przyjście. Tysiąclatka mówi, sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła, nie? I na dźwięk trąby Bożej. A ja mam na rozkaz, nadany rozkaz. No. Tak, tak. Nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. No. Także no jest tutaj całkiem sporo problemów, ale i to szczerze mówiąc, to, że to się dzieje na głos Archanioła i tak dalej, no to jest w tych nowszych przekładach.
To jest bardzo ciekawe, bo w tych starszych nie próbowano. Tak? Księga, na przykład przekład Jakuba Wójka. Sam Pan z rozkazaniem i głosem archanielskim i z trąbą Bożą. Tak? Gdańską tam czytaliśmy i tak dalej. No, Świadków, czyli Nowego Świata też jest ok. Ale już na przykład taki Stern. Bo sam Pan stąpi z nieba z gromkim okrzykiem na wezwanie jednego z władców anielskich i na dźwięk szofaru Bożego. O, Biblia Rakowska, czyli też ta, ten stary przekład z 1606 roku. Gdyż stał Pan za krzykiem z głosem archanielskim i z trąbą Bożą. No, także to jest taka, taka ciekawostka poniekąd. No, będziemy rozważać, będziemy widzieli między innymi czemu. Skąd to się tutaj wzięło? Tak. I pytanie. Pytanie brzmi. A jeszcze drugi to sobie. A jeszcze tak, drugi do Koronikan. Pierwszy rozdział. Ja mam warszawską, mogę przeczytać. Bardzo proszę. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Ogniu promienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze ma jakiś inny przekład? No to mówię z Gdańskiej. Gdańskiej, bardzo proszę. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego. W ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękuję. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. A wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę bardzo, Gabryś. Biblia Poznańska. Gdy Pan Jezus stąpi z nieba w płomieniach ognia z aniołami, zwiastunami swej mocy, wymierzy on zapłatę tym, którzy i tak dalej. A Biblia Rakowska. Gdy Pan Jezus objawi się na niebie w ogniu płomienistym z aniołami w całej swej potędze, aby wymierzyć karę i tak dalej. Tak. I pytanie. Jakimi wątpliwościami zajmiemy się w naszych kolejnych rozważaniach tego tematu odnośnie tych dwóch tych dwóch ustępów? Ochotnicze. Proszę. Proszę. No więc tutaj wracamy poniekąd do naszych rozważań tam z samego początku, kiedy to zauważaliśmy kwestii widzialności, do niewidzialności powrotu Pana Jezusa, że gdyby ta trąba tam grała, tak, to i każde oko miał go zobaczyć, no to problem z fizyką byłby chociażby, tak, że byłoby to za głośne, żeby ludzie mogli przetrwać taki głos i uszy przetrwać, tak, i że na całą ziemię i ludzie na całej ziemi no nie mogliby zobaczyć Pana Jezusa. Między innymi z tego powodu, tak jak mówiliśmy, że jakaś część ludzi uważa, że ziemia jest płaska, żeby mogła gdzieś zobaczyć wszyscy Pana Jezusa jednocześnie, nie? Jeden z rzekomych dowodów na to. No, ale no,
bez przesady, tak zwane. I więc podchodząc do tego właśnie z punktu widzenia i biblijnego, i zdroworozsądkowego, zgodnego z różnymi rzeczami, no nie może to w ten sposób wyglądać. A tutaj mamy jeszcze dodatkowe właśnie fragmenty, które znowu mówią o pewnym hałasie, tak? Pewnym wielkim okrzyku, który się rozlega, tak? Czyli że wszyscy na to zwracają uwagę, bo jest okrzyk, tak? Jest hasło i jeszcze tutaj wielkie widowisko, tak? Pokaz taki, bo Pan schodzi z nieba, jest laser show, można powiedzieć, tak? Aniołowie schodzą, ogień i tak dalej, i tutaj Pan schodzi z nieba w ogniu płomienistym i tutaj wszystko się dzieje. No więc, no jest taki zapis? No jest, tak? Tylko, że tak powiem, bardzo powszechnym problemem, tak jak już mówiliśmy, jest traktowanie rzeczy pisanych językiem symbolicznym, tak jakby były literalne, tak? Że zupełnie nie szkodzi, że to się nie ma znaczenia, nie trzyma się kupy, gdyby traktować to literalnie, absolutnie nie ma znaczenia, bo przecież jest napisane. Więc trzeba wyłączyć myślenie i patrzeć, co jest wprost tekstem napisane. Sola scriptura. Tak. No i to jest bardzo powszechne podejście. Ja w tym tygodniu jestem w trakcie jednej z dyskusji, które tam są. Ale też niedawno na naszych, że tak powiem, w forach była olbrzymia dyskusja, jak to jest, że Jezus był 3 dni i 3 noce w sercu ziemi, a tak naprawdę to był tylko 1 pełny dzień i 2 kawałeczki, nie? I powiem wam, że tak u nas się skończyło, ale oczywiście gdzieś indziej się cały czas te dyskusje trwają i argumenty cały czas się, że tak powiem, powtarzają i absolutnie nie docierają, bo są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Że tak powiem, oczywiście dla różnych osób, które się uprą się co do pewnych fragmentów i tak to jest, że one są obowiązujące. A wszystkie inne, które świadczą przeciwnie, to one nie są ważne, bo jest ten. Tak? Nie? I to jest powszechna praktyka. I tutaj podobnie. To jest jeden z takich, z tego rodzaju problemów. No i jest okrzyk. Dobrze, no. Jest dobrze. Ale żeby zrozumieć, o co chodzi w tym okrzyku, no to już jest co innego, nie? Po prostu skupiamy się na kwestii, że to jest okrzyk, tak? Więc ma być hałas. Ma być ogień płomienisty. A że w Biblii to ma swoje znaczenia różne, to jest zupełnie co innego. No. Na to się nie zwraca uwagi, tylko wprost. No. Ale to, jak to pan Jezus powiedział, że to się mówi w przypowieściach i w podobieństwach, żeby nie zrozumieli. Tak. To jest ten problem, bo patrzą na to, co jest przed ich oczami, ale nie wnikają w znaczenie tego, co się czyta. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Mnie zastanowił werset Tesaloniczan, który mówił o trąbie archanioła, który miał nadać znać Panu Jezusowi. Wydaje mi się, no tak przynajmniej rozumiałam do tej pory, że tak jak Bóg powiedział, że jak wszystko przyporządkuje, rzuci pod nogi Panu Jezusowi, to wtedy on mu da znak na to, żeby zaczął działać. Także ten werset tutaj z drogą tego archanioła, no bo wydaje mi się, że relacja między ojcem a synem to jest jak najbardziej normalna. Nie musi mieć pośredników, tym bardziej, że są obaj koło siebie, żeby rozpoczynać to żniwo na ziemi. Także ten werset jakoś mi, nie wiem, może źle rozumiem, ale koliduje mi po prostu z relacją między Bogiem a Jezusem pod tym względem. Dziękuję. Dziękuję. Ja nie wszystko zrozumiałem, co siostra mówiła, ale... Ale rozumiem, że inni więcej zrozumieli.
Będziemy to rozważać, siostro Grażyna. Tak, tak, to... Właśnie aparat w tej chwili. No już będzie lepiej. Tak. Siostra Henika, proszę. Tak jak już Patryś tutaj podkreślał, no są tutaj rzeczy symboliczne i gdybyśmy czekali rzeczywiście na tą trąbę, na ten okrzyk, na te głosy archanielskie, to byśmy się nigdy tego nie usłyszeli, nigdy tego nie doczekali. Ale istotą rzeczy jest, że jak już tutaj wykazaliśmy te 12 dowodów, że Pan Jezus jest obecny po raz wtóry. Jest obecny i wykonuje swoją działalność zgodnie z planem Ojca. I no, są pewne dowody tej działalności i to nie ustaje, to cały czas trwa aż do momentu zaprowadzenia królestwa, aż do momentu wzbudzenia ludzkości. Także no, błogosławieństwem jest, że możemy to rozumieć i że skupiamy się na istocie rzeczy, że nam później będziemy odnosić się do objawienia, a więc całej treści symbolicznej, księgi symbolicznej, gdzie nie można właśnie dosłownie rozumieć, ale dla nas budującym jest fakt, że jest obecny, że działa, spełnia się plan Boży. I to są istotne rzeczy, które dzisiaj już możemy być faktem, znaczy zauważać, doświadczać, które są faktami i to buduje naszą wiarę. Także no, wielkie dzięki za pomocne wyjaśnienia tutaj przez brata Russella, brata Johnsona, że można to jakoś ułożyć w logiczną całość i można zrozumieć. Dziękuję. Dziękuję. Ja rozumiem, że dopiero na tym będziemy się zastanawiali tak głębiej, bo tutaj tego. No i też nie chciałbym uprzedzać tych myśli, ale taka myśl. A kto był archaniołem w Bożym planie? Kto był archaniołem? Proszę, brat Gabryś. No więc, jeżeli chodzi o kwestię archanioła, warto zwrócić uwagę, że jak to się nazywa, to jest często niezauważane, ale że jest tylko jeden archanioł. Nie ma archaniołów. Jest tylko ten jeden archanioł. Tam któryś z tych wersetów. Nie wiem, czy tym i tak dalej, ale jest używany rodzajnik określony. Czyli tak jak w angielsku jest N, no to tutaj jest N. Ten konkretny. Nie ma wielu różnych, tylko jest ten konkretny archanioł. I to tak, bo że tak powiem, niektórzy to mówią, że było jakiś tam wielki książąt i tak dalej, iż tych archaniołów było więcej, ale Biblia nie tak o tym mówi, że sama konstrukcja też tego pokazuje, że jest tylko jeden archanioł. No i tym archaniołem, anioł znaczy posłaniec, a archanioł główny posłaniec. No albo szef posłańców. No, tak jak jest archikapłan, nie? Tak, tak, tak. Tak jak jest najwyższy kapłan. Mm-hmm. A najwyższy kapłan też był tylko jeden. Mm-hmm. Nie było 15 na przykład, czy tam iluś. Był jeden najwyższy kapłan. Nie było zgromadzenia arcykapłanów. Tak jak nie było, Biblia też nie mówi o zgromadzenia, o zgromadzeniu archaniołów. Tak? Tylko jeżeli wspomina, to wspomina w liczbie pojedynczej. Oczywiście ludzie to sobie mówią, że
Do tych aniołów to tam jest kupa i ciut. Ale no, to, że tak powiem, sobie mogą... Oni sobie bardzo wiele różnych rzeczy mówią, które nie są zgodne z prawdą. No to, ale to też nie chciałbym uprzedzać faktów, żeby nie było nudno później. Ja nie zrozumiałem dokładnie pytania siostry Grażynki, ale już teraz założyłem sobie aparat słuchowy i lepiej słyszę. Także jakby siostra chciała jeszcze... Grażynka mówiła, że problem widzimy z relacją między Panem Jezusem a Panem Bogiem w związku z tym. Ale tam nawiązując do tego, o czym mówiła siostra Grażynko, to pierwsza sprawa jest taka, że ten rozkaz, ten głos archanielski nie będzie wydany wtedy, kiedy Pan Bóg położy wszystko pod nogi Jezusa. Bo wtedy, kiedy podłoży pod nogi wszystko Panu Jezusowi i tak dalej, no to już będzie sprawa załatwiona. W sensie, kiedy wszystko jest pod nogami Jezusa, no to już nie trzeba nic robić. Tylko i wtedy Pan Jezus oddaje królestwo. Tak w ogóle. A tutaj ten głos archanielski, to właśnie problem polega na tym, że to, o czym mówisz, jest wynikiem tych nowoczesnych tłumaczeń, że to na głos, na rozkaz Pan Jezus schodzi. Tak? A tutaj... Właśnie o to mi chodziło, że to mi jakoś nie pasowało do tego, że Pan Jezus na rozkaz anioła będzie coś robił. Przecież jeżeli to ojciec bezpośrednio mówi idź i wystąpi i rób co masz robić, nie? A tu nie na rozkaz anioła, tylko na polecenie ojca. Tak, i dlatego mówię, że to mi nie pasowało. I poza tym to Jezus schodzi z tym okrzykiem właśnie, jako archanioł, jako ten główny posłaniec Pana Boga. I to nie ma znaczenia tutaj w tym przypadku, że jest w naturze boskiej, bo dalej jest głównym posłańcem. To nie musi być aniołem, żeby być zwierzchnikiem aniołów, tak? Pan Bóg też nie jest aniołem, a jest królem nad wszystkimi. Więc to jest funkcja, tak? To nie musi być natura. Tak, nie musi być natura, tak? Bo to też bywa, prawda, mylone, prawda? Że skoro jest anioł, no to musi być też w naturze anielskiej. No tak, inną taką zmyłką jest bardzo często to, że jeżeli mowa jest o naturze boskiej, to znaczy, że ten ktoś jest Bogiem, tak? Tym głównym Bogiem, prawda? Głównym Bogiem. Ojcem, tak, tak. A to okazuje się, że można mieć naturę boską, jak najbardziej. Naturę boską ma nasz Pan, mają członkowie Kościoła, tak? Bogami oni... Bogiem oni nie są, tym. Nie byli. Tak, tymi bogami, czyli tym Bogiem to oni nie są, bo tak to rzeczywiście, to nawet Trójca by było za mało, by musiała być... 144 tysiąco i trzy ujca. Tak, tak, tak. No, wiele. W każdym razie, no cóż, jeżeli się pewnych szczegółów nie rozdziela, czyli pewnych włosów, jeżeli się nie rozstrzeszy, to ma się bałagan na głowie. No ale to wszystko jest do zrobienia. To jest, że tak powiem, jak to apostoł Paweł mówi, żeby równokroić, tak? Równokroić. On to mówi do Tymoteusza. Czyli, że dokładnie rozbierać zgodnie z intencją tego, co jest napisane. Ale oczywiście, żeby się tego nauczyć, to wymaga, no, że tak powiem, lat nauki. Bo bardzo często nam się wydaje,
ja miałem z pewnymi rzeczami swego czasu wiele problemów. Z innymi pewno do tej pory jest, mam sporo, ale z niektórymi się uporałem, bo zrozumiałem, że niedobrze byłoby, gdyby było tak, jak myślałem. Ale to trzeba zrozumieć i do tego dojść. Dobrze. Czy jeszcze ktoś ma jakieś myśli do tego pytania? Pytanie mamy jedno takie, to jest takie zaczepne pytanie tylko, które ma rozbudzić, że tak powiem, rozbudzić nasze właśnie te wątpliwości i nasze różne spostrzeżenia. I teraz będziemy wchodzili w nurt tych rzeczy, które ogólnie braciom chrześcijanom wydają się być bardzo oczywiste, chociaż mówią o czym innym. Proszę jeszcze? Proszę. No więc właśnie to jest kolejna kwestia tutaj, która jest jeszcze związana z tym, że wiele osób pomija, udaje, że nie ma pewnych wersetów, które świadczą przeciwko ich poglądom, prawda? No więc co, no moglibyśmy powiedzieć, że no, nie ma takich wersetów, tak? Mówimy się w tym rozdziale skończyć te przecież już rozważyliśmy, tyle argumentów podaliśmy, tak? A te mówią o krzyku, o ogniu, no to możemy je sobie zignorować, tak? Udać, że ich nie ma. Nie zignorujemy ich w tym rozważaniu, ani żadnych innych, jakie by ewentualnie były, tylko będziemy harmonizowani, bo o to nam chodzi, żeby harmonizować prawdę, żeby dochodzić do tego, co jest prawdą, tak? Tam zauważaliśmy, że jak ujrzy go wszelkie oko, to nie chodzi o oko literalne, tak? I sobie to wykazaliśmy. I zobaczymy, o co chodzi z tym okrzykiem, tak? Tym głosem archanielskim, tą trąbą Bożą. I będziemy widzieli, używając samej Biblii, co ona na ten temat mówi, tak? O co chodzi. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli można, to no właśnie tutaj niezwykle ważnym jest nie wyciąganie wersetów z kontekstu, tylko no właśnie czytanie łącznie z tą pozostałą treścią z rozdziałów, tak, żeby móc się zorientować, czy dany rozdział mówi, przekazuje nam treść symboliczną, czy też dana księga, czy też nie symboliczną. I myślę, że to jest taka właśnie główny problem tutaj w roztrząsaniu tych wersetów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Danusiu. Ja to może tak króciutko, że po rozpatrzeniu na tych kilkunastu lekcjach, które mieliśmy wcześniej, definitywnie stwierdziliśmy, że nasz Pan po zmartwychwstaniu był osobą niewidzialną, więc te wersety, które odczytaliśmy tutaj, one wyraźnie tak jakby kłócą się z tym, że nasz Pan jest osobą niewidzialną i one mówią o czymś wręcz odwrotnym, dlatego nie należy dosłownie brać tych wersetów, tylko zastanowić się na tym, czy właśnie musimy się nad tym zastanowić, co one, te wersety mówią i o czym mówią. I to chyba będzie najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Znaczy te wersety w ogóle mają takie pobrzmiewanie,
apokaliptyczne takie, takie brzmienie, takie ho-ho, bójcie się, bo tu będą się działy rzeczy takie, że to i tak, tak generalnie są odbierane. Ale raczej i apostoł Paweł, i nasz Pan, i no, nigdzie nie dawali takich nauk, żeby kogoś przestraszyć, żeby no bój się ty, bo jak się tutaj to zobaczysz, to będzie tak i tak i tak i się no cóż, no ale generalnie ludziom jest w to najłatwiej wierzyć w takie dlatego, że no, ludzie byli w stanie uwierzyć w piekło, w nim w te dusze nieśmiertelne, które tam będą nieskończone czasy gorzały. No i we wszystkie inne rzeczy, i to dlaczego by mieli tutaj stanąć w innej pozycji. Raczej człowiek, który nie ma rozbudzonych, nie ma podstaw do tego, żeby widzieć Boga jako kogoś, kto wnosi największą miłość do jego celem jest uczynienie człowieka szczęśliwym, to, no to będzie mu się zgadzało z jego wyobrażeniami. Każda rzecz, która będzie pokazywała te straszne sceny, które mają się zdarzyć. Dobrze. Czy jeszcze ktoś do tego? No cóż, to jest, że tak powiem, przedstęp do paragrafu 11, który mówi z okrzykiem. Pierwsze pytanie w nim pyta nas, na czym będzie polegał nasz argument? Na czym będzie polegał nasz argument? Ochotniczo. Proszę. Więc nasz argument będzie tutaj polegał na wykazaniu, że te słowa, okrzyk, głos archanielski, trąba Boża, są symboliczne. I te wydarzenia, które tutaj są, o których te wydarzenia mówią, są symboliczne i wiążą się z pewnymi rzeczami, tak? Często jest tak, że tak jak się mówi, że czyny głośniej mówią niż słowa, tak? Jest wydźwięk jakichś wydarzeń, tak? Wydźwięk tego był taki, a taki chociażby, tak? Są pewne rzeczy, które się z tym wiążą, i będzie można, no i pokażemy je sobie w Biblii, tak, i ogólnie na czym to polega. Tutaj tak jak czytałem sobie ten artykuł, to on jest taki, szczerze mówiąc, dosyć skrótowy, tak. Bardzo wiele rzeczy pomija przez oszczędność czasu, tak, bo trzeba by właśnie wykazać, prawda, o tym archaniele, tak, o tych trąbach, o trąbach i tak dalej, to jest cały długi rozdział, tak, pod tytułem właśnie te trąby i marsze, tak, jakoś tak, który pokazuje, na czym to polega i konkretne trąby i tak dalej.
W każdym razie w wielkim skrócie można powiedzieć, że trąby przedstawiają poselstwa, tak? Tak? Bo to na przykład jak Izrael maszerował, to dźwięk trąby był dla nich informacją, róbcie to, tak? Albo nastąpiło takie wydarzenie. No i w ten sposób jest używany w Biblii. Gdy mowa jest o trąbach, wiadomo, że jest pewne poselstwo, tak? Informacja, że coś się stało, tak? Że miało miejsce coś takiego, albo ma miejsce i w związku z tym coś trzeba robić, tak? Okrzyk, głos, tak? Archanielski. No, to są pewne kwestie, które sobie będziemy zauważali. I między innymi zwrócimy też uwagę na to, że ten okrzyk, głos archanielski, trąba Boża, tak? Oznaczają te same rzeczy, co głos siódmej trąby, wraz z towarzyszącymi im wydarzeniami opisanymi w objawieniu, tak? No i tutaj będziemy mieli trochę do rozmawiania. Tak przy okazji, bo odnośnie tych trąb, tam z objawienia, rozmawiałem z jednym z braci, którzy będą nam, których tam poprosiliśmy do usługi, że gdyby mu pasowało, to mógłby wziąć temat, żeby omówić te trąby, bo szczerze mówiąc, gdybyśmy, przydałoby się omówić wszystkie te trąby, tak? Chociażby wiedzieć, o czym one mówiły. Ale to nie jest, powiem tak, to jest tak obszerny temat, że jakbyśmy zaczęli to rozważać, no to rok jak przynajmniej. W naszym tempie to byłby przynajmniej rok. O ile nie dłużej. Nie zmieścilibyśmy się. więc to, no lepiej byłoby to, że tak powiem, usłyszeć w skrótowej formie w jakimś tam temacie po prostu. No. Także on odpowiedział, że się zastanowi, tak, i być może tak zrobi, a jeżeli nie, no to po prostu ktoś z nas to w pewnym momencie zrobi. Także myślę, że nie będziemy się, że tak powiem, wnikali w to wszystko, bo jak mówię, to będzie rok rozważam, przynajmniej. Jest tak, na trąbach ponad miesiąc. No, miesiąc i 3 tygodnie. Jedna trąba by była rozważona. No w każdym razie przy sterowaniu Izraela po pustyni. No właśnie. Pisze, że na głos trąby Izrael wyruszał, a głos trąby obozował. Czyli to wszystko, co działo się w tym czasie, to było na głos trąby. No i teraz, jeżeli weźmiemy sobie ten antytyt tej podróży Izraela, czyli wiek Ewangelii. No i przyjrzymy się to, co od jakiegoś czasu robimy, tam tak sobie pobieżnie robimy, ale różnym dziełom reformacji, dziełom reformatorów, i które to za sobą pociągały najróżniejsze rzesze wierzących. One jednych pociągały, a innych nie pociągały. Ale wszyscy generalnie byli w to włączeni, dlatego że jeżeli stawał się jakiś ruch, który... Wszyscy wiedzieli, że ten reformator robi jakąś tam działalność. Tak, nie było tak. Że oni nie wiedzieli, że takie myśli są podawane. Tylko, że zajmowali stanowisko albo... Po tej stronie, albo po przeciwnej. I albo szli tam, gdzie prowadził ten głos, tak. Albo zostawali w miejscu chociażby, nie? Tak. No i tak dalej, ale to... No właśnie... No dobrze by było wziąć jakiś wykład, może nawet nie wykład, może to takie rozważanie o tych trąbach,
No zobaczymy, może, może jakoś może kiedyś spróbujemy się do tego przymierzyć. Może jak psalmy tam skończymy. O, może to jest dobre. Rada tam nie ma wykładu trąba żadnego, jakoś tak, jeśli tak myślę, ale nie pamiętam, chyba nie. Nie wiem, jakoś mnie, no to by jak do tej na pory. Cały rok by miał ten sam w częściach. No, no tak, to jest rozległy. Jest ten artykuł Trąby i Marsze Wieku Ewangelii, ale to on niestety obejmuje tylko Wiek Ewangelii, a trąby mają znacznie szerszy zakres niż tylko Wiek Ewangelii, bo one, no, ale dobrze. Na czym będzie polegało? W każdym razie na tym, żeby to zauważyć, że to jest symboliczne, tak? Na tym, żeby zwrócić uwagę na to, że no te kwestie, tak jak poprzednio pokazywaliśmy tożsamość Dnia Sądu i Tysiąclecia, zauważaj, że te same rzeczy są, no to tutaj też sobie spojrzymy na pewne kwestie, żeby zauważyć, że to i to mówi o tych samych wydarzeniach, tylko z innych punktów, inaczej to nazywając. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę. Proszę. Więc na błąd będzie polegał na tym, że no pomimo tego, iż tutaj właśnie co jest opisane w tym wersecie, głównie w pierwszym Tesaloniczanom 4:16, czyli że nasz Pan przychodzi z okrzykiem, z głosem archanielskim, z trąbą Bożą. I tam wcześniej było jeszcze wspomniane, że też w płomieniach, tak? Czy też jako płomień. Tak. Że to nie jest jakimś dysonansem z tymi wersetami, które mówią, iż nasz Pan w tym drugim przyjściu będzie istotą niewidzialną dla oka ludzkiego, ponieważ z innego punktu widzenia patrzymy na te wersety, to znaczy na jedne wersety patrzymy właśnie w sposób literalny, a na drugie w sposób symboliczny. Dziękuję. Dziękuję. No to ten wiersz, pierwszy Tesaloniczan, 4:16, który mówi: gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. Pytanie takie. Czy to już miało miejsce? Ma miejsce, czy będzie? Jeszcze raz pytanie powiem. Czy to, co jest opisane w tym wierszu? Czy to ma miejsce, miało czy to miejsce? Miało miejsce, ma miejsce, czy będzie miało miejsce? Miało miejsce. Chociaż pewna część tego dalej trwa. Tak. No, czyli, że pierwsza część, główna część miała miejsce, kiedy? Tak. I mówi, że gdyż sam Pan z okrzykiem, a głosem i trąbą Bożą zstąpi z nieba, pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. W sensie ta pierwsza część po prostu zaczęła się i ona ciągle trwa. Ciągle trwa. Ten okrzyk trwa, głos angielski trwa, trąba Boża trwa. Natomiast to zstąpienie, powstanie już miało miejsce. Z tym, że ona, że tak powiem, albo trąbi z tamtej strony ziemi,
jej tak, takiego trochę ją słychać, albo z tej strony ziemi tak głośniej ją słychać. I tak, no bo, że tak powiem, ta prawda dzisiaj nie cieszy się z wielkim powodzeniem, tak? Czyli, że przyzwyczaili do głosu trąby i w zasadzie tak jakby nie było. Przede wszystkim nie uważają ją za głos trąby. To jest i przede wszystkim ten okrzyk nie uważają za okrzyk ten, który tutaj miał być. Archanielski. I głos archanielski nie uważają za głos archanielski. No tak. Tylko uważają za swój własny przede wszystkim, tak? Ale o tym, no za chwilę będziemy to rozważali. No tak. Ruszajmy do tego. No właśnie. No bo nie chciałbym wchodzić w tej chwili w poważną tą już część do rozważań, bo czas nam się kończy i tak ten. W każdym razie tak chciałem go zasygnalizować, że znaczna część tego wersetu już się wypełniła i ona spełniła swoje funkcje. A jaką funkcję było? Że pomarli w Chrystusie, powstaną najpierw. Kościół został wzbudzony. Kościół już działa z naszym Panem. I pochwycony też. I pochwycony. No pochwycony został, kiedy był, kiedy kończył swoją działalność na ziemi. Także. No ale o tym. Właśnie. Pod koniec tego paragrafu. Dobrze. Na wstępie. Na pierwszym pytaniu tak zakończymy. Bo... Dobry się mów. Czy pochwycenie to znaczy się przemienienie, znaczy się malutkiego statka, które było na ziemi w postaci ludzkiej i w momencie, kiedy tracili życie od razu czynienie istotami duchowymi? To jest to pochwycenie? To będzie pod koniec tego paragrafu, tam będzie o tym dwa akapity. Aha, dobra. Ale tak generalnie właśnie o to, że w momencie śmierci oni, ponieważ inaczej, no tak w wielkim skrócie mówiąc, ci, którzy byli członkami Chrystusa, czekali Chrystusa, żeby zostać zbudzeni, tak? No ale ci, którzy ciągle jeszcze żyli, no to oni no, jeszcze się rozwijali jako nowe stworzenia, tak? Albo tam kończyli swoją krystalizację, albo tam pewne rzeczy tam. I oni nie otrzymali natury, inaczej, no, nie rodzili się z ducha, dopóki nie umarli. Ale ci, którzy umarli przed przyjściem Pana Jezusa, no to musieli poczekać, aż On wróci. A ci, którzy umierali w momencie, w którym Pan Jezus już był, no to na co mieli czekać, jak Pan Jezus już był? Ani chwili, tylko w momencie śmierci, w okamgnieniu byli przemieniani. I, że tak powiem, byli pochwytywani na powietrze. To jest to pochwycenie. Już kiedyś miałam spytać, bo w jakiejś tam okazji to coś tam to była mowa i teraz właśnie mi się też przypomniało, że chciałam o to spytać. To jest sytuacja, jaka zaistniała wśród Kościoła po 1878 roku, kiedy ta główna część Kościoła już była wzbudzona, tak? A ta następna część Kościoła była jeszcze na ziemi. No i kolejno, którzy umierali, to byli natychmiast zabierani w okamgnieniu przemieniani. Niestety duchowe. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję. No bo już nie mieli na co czekać. Oni czekali na powrót Jezusa. Jak Jezus już był, no to się przecież oni bo jeszcze inaczej mówiąc, jak pamiętamy, oni sobie zyskali prawo do nieśmiertelności, tak? To nie byli na powrót. I okazali się wiernymi, tak? I to nie tylko wiernymi, ale więcej niż wiernymi, tak? Zachowali swoje korony. No więc w tym przypadku bycie umarłym było w ogóle no, niesprawiedliwością, tak? Bo oni mieli prawo do życia cały czas. Tylko teraz jako istoty duchowe.
W momencie, w którym ich ziemskie ciała umierały, nowe stworzenia żyły dalej, tylko teraz już jako istoty duchowe. W naturze Bożej. Ale chciałbym powiedzieć, że w Kościele katolickim część tej nauki jest chyba uznawana, bo... Tylko, żebym traktował do wszystkich. Tak, bo kiedy byłem na pogrzebie tam kogoś, na pogrzebie katolickim, to ksiądz tam o tym kimś mówił, że no ten nasz brat to już teraz patrzy z okna niebieskiego na nas tutaj tam macha, o... dziękuję za pogrzeb i tak dalej. No w każdym razie, no proszę, no, członek kościoła. No tak, wolny żart trochę, ale znaczy w tą stronę to mniej więcej. Tak, nie wszystkim do nieba wysyłają, bo tam Bóg ma mieszkanie dla wszystkich w niebie. Tak, tak. Chyba, że ktoś kiepsko zapłaci wtedy. Dobrze. Z tej lekcji życzę błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.